Dzień dobry i witam was bardzo serdecznie, moi kochani. Pazmofobia zadebiutowała około 4 lata temu. Dziś, w 2024, nadal ta gra przyciąga nowych graczy, interesuje nowe osoby. I dzisiejszy materiał będzie właśnie dla was, właśnie dla osób, które zaczynają, które nie wiedzą jak zacząć. Oczywiście, poradników na moim kanale znajdziecie masę, ale chciałbym to odświeżać, ponieważ nie każdemu chce się kopać w tych wszystkich czeluściach internetowych, a takie odświeżenie tego, jak wejść w Fazmo, jak sobie poradzić na samym starcie, myślę, że jest to bardzo przydatna kwestia i dzisiaj o tym właśnie będzie ten odcinek. Zapraszam was serdecznie, taktyczne łapki, komentarze mile widziane, suby również, a ja już nie przedłużam. Wbijamy się do Fazmo i dzisiaj cóż, amator. Będziemy tutaj na amatorze działać, będziemy sobie to stopniować, różne konfiguracje ustawiać, o tym wszystkim powiem wam już za moment. Dla każdego, kto zaczyna swoją przygodę z Fazmo, proponuję najpierw zaznajomić się z lobby. Oczywiście kluczowe informacje znajdują się tutaj, w tym miejscu. Można sobie również pozwiedzać, popatrzeć, co tam się dzieje dookoła. Ale tutaj po lewej wybieramy mapę. Na środku wybieramy sobie poziom trudności, kontrakty itd., itd. Po prawicy mamy za to sklep. Jeśli chodzi o sklep, nie będę się tutaj zbytnio na tym skupiał. Cały poradnik do sklepu jest też gdzieś dostępny na kanale. Na playliście poradniki, więc jeżeli chcecie, to sobie myślę, że łatwo to znajdziecie. Dzisiaj skupimy się na amatorze. Zaczniemy sobie w takim totalnym zerze, czyli ruszamy z zerowym equipmentem, ruszamy na amatorze i zobaczymy, oczywiście na Tanglewoodzie, i zobaczymy, jak nam się to dzisiaj powiedzie. Pyk, myk. Robiłem ostatnio też taki materiał od amatora do Nightmare Moda, czy do No Evidence, nie pamiętam, ale też chciałbym się tutaj bardziej skupić na tych podstawach, na tym początku. Pierwsze co, to też mówiłem chyba tam, zróbcie sobie to dobrze ustawcie sobie sterowanie, tak żebyście mieli to ogarnięte, wszystkie klawisze, żeby były pod ręką, żebyście nie musieli gdzieś tam nie wiem, sięgać na drugi koniec klawiatury. Niech to będzie przyjemność, a nie jakieś tam wykibasy, nie? No bo to jest kluczowe. Oczywiście ustawienia graficzne, bla, bla, bla. System rozpoznawania mowy. W tej chwili jest to popsute, nie wiem, może w trakcie, kiedy ten materiał wyjdzie, będzie już wszystko w porządku. Na ten moment coś jest nie tak. Duch nas słyszy nawet wtedy, kiedy nie używamy czatu globalnego, ani lokalnego. To są dwa czaty, które jeden jest globalny, czyli na dalekie zasięgi, jeden lokalny, na krótki taki, jakbyśmy mówili, inaczej zróbmy. Czat lokalny to jest jakbyśmy mówili po prostu do kogoś, kto gra z nami i on nas słyszy, bo jest blisko, a czat globalny to powiedzmy, że jest krótkofalówka i wtedy słyszą nas wszyscy gracze, z którymi mamy do czynienia. Podobnie jest oczywiście też z duchem. No i tu takie tam pierdoły, warto sobie to wszystko też dobrze przejrzeć, zanim wystartujecie, żeby wszystko działało i trybiło. Warto też sobie zajrzeć do zakładki dźwięk. No i oczywiście chociaż pobieżnie sobie przejrzeć w dzienniku te opisy duchów. Najlepiej jest od razu sobie coś tam, jakieś poradniki odpalić, o equipmencie się dowiedzieć. Dzisiaj tym się oczywiście nie będziemy zajmowali. Zobaczymy, jak na tym amatorze nam w ogóle pójdzie. Na amatorze, czyli na samym początku waszej przygody, macie 5 minut takiego czasu dla siebie, czasu, w którym duch was nie zaatakuje. Jest to oczywiście 5 minut. Rusza ten zegar w momencie, kiedy otworzymy drzwi wejściowe. Na razie mamy. Jesteśmy bezpieczni, bo nic tutaj nam czasu nie kradnie. Zaczynamy tylko i wyłącznie z tymi przedmiotami, więc wszystkie obiektywy, tak jak wykrycie paranormalnego dźwięku przy pomocy parabolika, nie możemy tego zrealizować, bo nie mamy parabolika. Oczyścić obszar kadzidłem nie możemy. I odpędzić kadzidłem też nie możemy. Więc na starcie dużo obiektywów nie będziecie w stanie zrealizować, dopóki nie odblokujecie sprzętu, dopóki go nie zakupicie i tak dalej. Ale my sobie zaczniemy na spokojnie. Oczywiście mój standardowy zestaw: latarka, IMF, termometr. Nie mam aparatu, zdjęć też nie zrobię. No i to, co zawsze powtarzam: na spokojnie, cierpliwość,
Wchodzimy i teraz ruszył nasz zegar, możemy to sobie zobaczyć. Słychać jak on zaczął odliczać, minęło już nam 5 sekund. Mamy 5 minut, kiedy duch nas nie zaatakuje. Co nie oznacza, że nie będzie aktywny, że nie da dowodów. Co nie oznacza immediately, mamy tutaj gdzieś jakiś rzut. Tylko pytanie, czy było to tu, czy było to bardziej w łazience. I było to nie wiadomo gdzie. Tutaj raczej wszystko jest na swoim miejscu, więc najpewniej było to tutaj. Co tam jest? Nie mogę... Coś tam jest? Co to jest tutaj? Tutaj to. Mogę to wziąć? Nie mogę. Ciekawostka. Wejdę sobie. A, to jest haczyk na gitary! Uchwyt. Stojak. Więc prawdopodobnie ducha mamy tutaj. Możemy to zweryfikować oczywiście termometrem. Widzimy, że temperatura zaczyna nam tu spadać. Na amatorze zaczynamy z włączonymi korkami, więc lokacja jest nagrzana. To jest troszeczkę odmienny aspekt do późniejszych poziomów. I tu jeżeli widzimy, że duch coś tu zrobił, tak jak w tym wypadku, i temperatura leci nam tu mocno w dół, no to mamy duże prawdopodobieństwo, że duch znajduje się właśnie w tym pomieszczeniu. Mamy tutaj teraz odczyt, ewidentna IMF 5. Przekroczyło nam na IMF-ie 5, widzimy, to jest ładnie teraz czytelne. Kiedyś to tak ta strzałka mocno latała, teraz jest to dosyć czytelne. I możemy co zrobić? Od razu sobie pójść po UV-kę, bo może to się okazać, może się okazać, że dostaniemy też drugi dowód, czyli fingerprintsy, zaraz zweryfikujemy. Duch dotknął drzwi, więc nie dość, że wszedł interakcję, mieliśmy IMF. Każda interakcja jest IMF-em. Nie wiem, jak to powiedzieć, brakuje mi słowa, ale wiecie, o co chodzi. Po prostu każda interakcja daje jakiś odczyt na IMF-ie. O, pięknie. Fingerów nie widzę, ale nadal może to być obakę, więc na razie wstrzymujemy się, bo warto wiedzieć, że jeżeli nie dostajemy jakiegoś dowodu, mamy możliwość usunięcia go, ale wstrzymujemy się, ponieważ mamy IMF5. Dotknął duch klawiatury, też nie ma tu odcisków, zostawiłby tutaj odciski duch, gdyby je miał. Raczej dwa pod rząd dotknięcia drzwi i klawiatury, dwie interakcje. Brak odcisków, raczej tych odcisków nie będzie, ale no trzeba by pamiętać, że jest duch, który nazywa się Obake, który może ten dowód czasami ukryć. Możemy zapytać sobie na Spirit Boxie, where are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? How old are you? Where are you? 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 No, na razie tutaj cisza. Eterze. Pilnujemy światła, niech światło będzie zapalone, wtedy nasze sanity spada dużo, dużo wolniej. Zobaczmy, jak tam nasz pas. Została nam minuta 13, więc widzicie, mamy już jeden dowód, mamy jeden praktycznie wykluczony, ale jeszcze się wstrzymujemy. Weźmiemy sobie docy. I tak naprawdę, grając bezpiecznie, tak jak my tutaj, możecie ducha na amatorze zgadnąć nawet te 5 minut, tak? Tylko trzeba działać, wiedzieć co jak działa. Trzeba wiedzieć co jak działa, jak używać danego equipmentu i wtedy to wszystko toczy się dużo, dużo sprawniej i dużo, dużo szybciej. Nie widzę tutaj orbów. Znowu dotknął duch. Duch wyłączył nam korki. Tak, widzimy. Dotknął klawiatury, nie zapalił się komputerek, więc wyłączył nam korki. Paniaczek. W międzyczasie możemy tutaj położyć te docy? Nie możemy. Chętnie je jakoś tak położył, żeby one mi tam... O, właśnie tak. W takim wypadku idziemy włączyć korki. Bierzemy sobie latareczkę.
Korki na tanglu oczywiście, albo garaż. Raczej będzie to na dole, tak jest, bo nie słyszeliśmy. Gdyby to był garaż, byśmy słyszeli ten dźwięk wyłączania bezpieczników. Ja też to, co polecam, jeżeli idziecie włączyć korki, zapalcie sobie od razu gdzieś tam po drodze światełka, żeby mieć tą drogę powrotną później bardziej lajtową. Temperatura 7 stopni około. Jak dziwnie się to... Jezus, nie słyszę... Wow! Wow! Dobra. Puknął w okno, nadal nie ma fingerów, więc te fingery możemy śmiało wykreślić. Temperatura spada, widzieliśmy już parę z ust, więc cały czas się obniża. No, ale się... Okidoki, mamy ghostwriting, EMF, ghostwriting, spirit i shade. No i najprawdopodobniej będzie to spirit. Shade teoretycznie nie może zapisać książki, jeśli jesteśmy w jego pokoju, przynajmniej tak chyba wynikało z patchnotesów. A na spirita powinniśmy mieć spirit box, więc zweryfikujmy spirit box raz jeszcze. Are you here? A closing? Dokładnie tak, więc mamy spirit box, cyk, i w tym momencie nasza misja się kończy, więc czas chyba jeszcze, już moim zdaniem minął te 5 minut, ale widzieliście, jak szybko byliśmy w stanie ducha wywnioskować. Nasze sanity nawet nie spadło o 10%, więc jeżeli działamy schematycznie, wiemy, jak używać danego equipmentu. Czy to nadal się buguje? Ja pierniczę, to nadal się buguje ten wygaszacz ekranu. To mamy dużą... O, moja gra się zamroziła. Mamy dużą szansę, żeby bardzo, bardzo bezpiecznie przetrwać te polowanie. Zróbmy jeszcze jedną taką rundę. Kluczyk oczywiście podnosimy, ja mam to teraz, ostatnio ktoś mnie o to pytał, ja mam to zbindowane na E. Wszystkie komendy możecie sobie zbindować tutaj. E to jest podnieść, tak? Czyli podnieść, podnosicie różne przedmioty. Drugie zastosowanie to F. Ruchy do przodu, podstawowe zastosowanie. Ja mam na myszce. To ja tu jeszcze mam. Czaty właśnie mam, Alt Space. Bo mi się najlepiej tak korzysta z czatów, nie, tam gdzieś VB, muszę te macać, te, ja nie patrzę na klawiaturę, mam schowaną pod biurkiem, więc ja chcę mieć jak najłatwiej dostęp do klawiszy, które potrzebuję. Tak samo latarkę chyba defaultowo włącza się pod T, ja mam pod R. No i oczywiście te gogle na głowę, czyli latarka na głowę, która odblokowuje się na tier, na levelu 49. To też mam przytrzymanie pod R ustawione. Mamy Racela teraz, krucyfiks, parabolik, kadzidło, czyli znowu nie zrobimy nic, ale to nieważne, my idziemy tam po prostu nauczyć się, zobaczyć, jak w bardzo łatwy, bardzo przystępny sposób sobie z duchem poradzić. Ja chyba już słyszałem jakąś interakcję. Dałem sobie głowę uciąć, że jak tylko weszliśmy, to była gdzieś jakaś interakcja, to jest znowu ten sam pokój. I to znowu jest IMF-5. Tak jest. To będzie znowu ten pokój, moi drodzy. Mamy szczęście. Temperatura jeszcze rośnie. Dlaczego temperatura jeszcze rośnie? To znaczy, opcje są w tej chwili dwie. Duch, kiedy my otwieramy drzwi, duch się respi w lokacji. I on dopiero po tym zaczyna, o zobaczcie, ona spada, on dopiero zaczyna obniżać temperaturę w pomieszczeniu. Jest druga opcja, że to nie jest ghost room, tylko to jest ghost room. Ale tu rośnie jeszcze bardziej, tak? Więc tu obniżył już o te parę, tam 2-3 stopnie. I ta temperatura będzie sobie spadała, bo duch będzie ochładzał daną lokację, dane pomieszczenie, w którym, które jest jego ulubionym, w którym lubi przebywać. Dlatego nie dajcie się temu zwieść, trzeba być uważnym, trzeba myśleć i być inteligentnym w tej grze, bo ona tego od nas wymaga. Dlatego moim zdaniem na przykład Phasmo z tego powodu jest jedną z najlepszych gier właśnie typu Ghost Hunting, bo tutaj jest tyle kruczków, tyle malutkich detali, że fantastycznie jest je
ich doświadczać i je eksplorować. Weźmiemy sobie kamerę, zobaczymy, oby to nie był znowu spirit, chociaż może będziemy mieli szczęście. Ja tu włączyłem światło, mogłem tu włączyć światło. Wyłączymy sobie światełko, zobaczymy. Orbów ja znowu nie widzę. What? Fingerów też nie. Będzie spirit, mówię wam. Gra nam pomaga. Gramy na amatorze, więc będzie nas tu spiritować. Dobra, położymy sobie kamerę znowu. Co ty tak ma? Też te drzwi. Które on dotknął teraz? Ciekawe. Zamkniemy je sobie. Wiedzieli, co on tutaj tworzy. No i mam Dotsa. Dotsa sobie znowu położę. Tutaj nie musimy oczywiście Dotsa weryfikować z poziomu lokacji. Nie musimy tracić sanity. Możemy sobie to... Mamy kamerę. Możemy sobie sprawdzać to w wanie. Zobaczcie, mamy minutę 58 do końca naszego czasu przygotowania. No i możemy popatrzeć, czy tu jakiś dot się pojawi. Chociaż lepiej jest od razu sobie zanieść książkę. Niech ta książka już tam leży, niech duch ma szansę ją zapisać, bo ghostwriting jest moim zdaniem jednym z najtrudniejszych do uzyskania dowodów. Temperatura poniżej 5. Możemy sprawdzić spirit box. Where are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? Are you here? How old are you? Where are you? Are you friendly? Are you here? Are you French? Do you like cabanossi? Where are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? Where are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? Bardzo ładnie, mamy włączone światło. Marę moglibyśmy w tym momencie wykreślić, ale Mara sama się wykreśliła przez to, że mamy IMF5. Mara nigdy nie włączy światła, to taki już dodatkowa informacja. Spirit Boxa raczej nie ma. Wizingu na razie też nie. Więc możemy iść popatrzeć trochę na te dotsy. Zobaczymy, czy duszek nam cokolwiek pokaże. Mamy Dotsa. Był. Tutaj było widać Dotsa. Więc mamy Dotsa. No i czekamy na trzeci dowód. Teraz tak, może to być. Ultrafiolet nie było, więc to nie jest Gorio. Mógłby to być... oczywiście, dobra, znowu to sama, ten sam case. Ultrafiolet sprawdziliśmy, czy był. Na szybie nie było. Mógłby to być Obake, ale drugi dowód, czyli Dots, wyklucza nam Obake, więc ultrafiolet możemy wykreślić, więc to nie będzie Gorio. Zostaje nam Oni, Raichu, Wraith. Wraith ma Spirit Box, też raczej nie. Raichu ma orby, raczej na pewno nie, też nie ma. Więc pozostaje Oni ze swoimi mroźnymi. To jest na ten moment najbardziej prawdopodobne. Będziemy musieli poczekać na freezing. Też taka rada, nie stójcie... Oh my goodness. Nie stójcie... bardzo blisko freezingu. Nie stójcie, jeżeli macie jakąś zagwozdkę, nie stójcie w lokacji. Warto sobie wyjść na spokojnie tutaj i tutaj sobie robić rozkminy, czy szukać informacji, wywalone korki. Też korki raczej będą na dole, bo nie słyszeliśmy dźwięku bezpieczników. Hop. Tak jest. Tyk. I wracamy. Więc wszystko też opiera się tutaj na dedukcji, nie? Musimy mocno kombinować. Warto sobie też
No trochę ta temperatura teraz poszła w górę. Can you give us a sign? Warto też pokombi... Inaczej, to wszystko przyjdzie z czasem, tak? Na, gdy zaczynacie, nie będziecie wiedzieli, że Oni ma EMF mroźne i Dotsa. Gdy zaczynacie, nie będziecie wiedzieć, że Spirit ma EMF, Spirit Box i Pismo. To wszystko nauczycie się, jak zagracie 100-200 gier, tak? Ale warto sobie też trochę kombinować z tymi dowodami. I warto się... O, i mamy pięknie, prawie, no tak już dotknęło tego zera. To będzie freezing, to będzie Oni, bardzo spokojny Oni. Jeszcze się z nami droczy, ale za chwilę ten freezing nam da. W tym momencie już możemy powiedzieć, że to jest freezing i możemy powiedzieć, że to jest Oni. No i tyle. Do widzenia. Miałem, chciałem włączyć ten stopper też, bo mamy tutaj, on jest tam w tamtym rogu, gdzie są top donatorzy, tam jest taki mały liczniczek, ustawiłem, żeby sprawdzić, jak długo te misje mogą trwać, bo tu wiem, że no to pewnie było trochę ponad 5 minut, tak? Zaraz to sobie też możemy przecież zweryfikować w lobby. No ale jak widać, jeżeli się wie, co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić, jak czego używać, ta gra jest banalnie prosta na początku. Trzy dowody, duch... no tak, 7.38. Jakby odjąć moje pitolenie, no to byśmy to zrobili pewnie w tych 5 minutach. Zróbmy trzecie podejście. Bo niby dlaczego nie? Jeszcze raz bez żadnego dodatkowego equipmentu. Cyk, pyk, tak samo, to samo wyposażenie. Mamy Nancy, kadzidło, parabolik, czujnik ruchu. Nadal nic dodatkowo nie zrealizujemy. Możemy sobie przy drzwiach odpalić ten magiczny stoper. Zobaczymy, jak teraz szybko nam to pójdzie, nie? Już teraz będę starał się za dużo nie mówić. Mamy, ruszyła maszyna. No, słyszymy tu gdzieś od razu tu gdzieś czymś rzucił. To nie był... A, tutaj jest kubek. Bardzo proszę. Jak go schowam? IMF się uspokaja, jak go wyjmuje, IMF działa. Więc prawdopodobnie mamy do czynienia z duchem w tym miejscu. Mówię prawdopodobnie, bo może się okazać, że jest na przykład tam i przez ścianę za rzucił tym, bo gdzieś tam jego zasięg objął kubek. No ale najprawdopodobniej on gdzieś tutaj nie przebywa. Zobaczmy, co z temperaturą. Ona raczej spada. A jak wyjdziemy, zobaczcie, wyjdziemy sobie tutaj. No to ona zdecydowanie rośnie, czyli to prawdopodobnie z Ghostrum. Dlatego ten termometr, dużo zapytań otrzymywałem, dlaczego ten termometr używam, a nie inne, bo ten termometr jest najbardziej wiarygodny, najbardziej rzetelny, najszybciej weryfikuje mi Ghostrum, najszybciej pokazuje mi zmiany temperatury, które zachodzą między pomieszczeniami. Na szybkości to i weźmiemy tym razem książkę, niech ona już się tam... ma szansę zapisać. W kuchni jest akurat dużo przedmiotów, z którymi duch może wejść w interakcję, więc książka może troszeczkę czasu zająć. Ghostwriting może tak szybko się nie pokazać. Szybkie światełko. Zobaczmy, czy mamy orby. Do orbów nie mamy dzisiaj szczęścia. Orbów nie widać. Bo może ich nie ma. Tak więc zapalamy. Trzeba gdzieś sobie tą kamerę postawić. Ja postawię sobie ją tutaj. Ok, mamy door touch. A tutaj sobie postawię Dotsa i go włączę jeszcze. Więc będziemy mieli tutaj z kamery podgląd na Dotsa. O, bardzo ładny. Wrócę. IMF, IMF, maybe. I książka! Let's go! Proszę. Duchy są dziś łaskawe. I IMF 2. Gdzie ty tu dotknąłeś tych drzwi? Coś... A, może te wewnątrz? Te tutaj? Too late. Too late. Mamy ghostwriting, więc... Jak tam tempa? 9 stopni. Oj, gdzie ja to rzuciłem? Mamy ghostwriting. No i lecimy po ostatnie itemy. Czyli UV i Spirit Box.
Może gdzieś na. Jak? Aha! Proszę bardzo, ultrafiolecik. Alter Demon Mailing. Czyli co? Na Mailinga i EMF. Tak jest. Na Demona Freezing oczywiście. Na Poltera będzie co? Będzie doc. Nie. Spiritbox. Spiritbox na Poltera. GG's. Czyli możemy najpierw zacząć od tego, to jest łatwy dowód. Where are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? Where are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? Where are you? Ciekawe, czy gra nas... właśnie, widzicie, ja wyłączyłem przycisk czatu głosowego i zgasła mi ikonka mikrofonu. Jak teraz ją wcisnę... Where are you? O, zapaliła się. I ten czerwony, ta czerwona kropeczka, która... Where are you? Where are you? Where are you? O, teraz się zapaliła, to znaczy, że duch nas usłyszał, ale nie odpowiedział. How old are you? Are you here? Are you friendly? Are you here? Where are you? Are you here? Are you friendly? How old are you? Can you speak? Can you talk? Do you like me? Założyć można, że to nie w, że to nie Spirit Box. Choć jest to założenie na wyrost. Trzeba tym Spirit Boxem trochę pochodzić, moi drodzy, bo też dużo osób. No to nie był Spirit Box, a dostałem ducha ze Spirit Boxem. Pamiętajcie, że tier pierwszy Spirit Boxa ma mniejszą szansę na odpowiedź. Ta maszyna na trzecim tierze to już troszeczkę inna, inna zabawa. Demon na ten... No, minęły 5 minut. Trzeba ten IMF trochę poruszać. Więc jeżeli to demon, to musimy uważać, bo demon, moi drodzy, może nas już w tej chwili hantować. Mamy 5 minut śledztwa, więc minął nasz czas łaski, a demon może nas hantować przy dowolnie wysokim sanity. Więc musimy w tym momencie już być czujni. Mamy pewnie około 90 znowu procent. Can you give us a sign? What are you doing, ghost? Hello. Jak on się nazywa? Trzeba go trochę powkurzać. Nancy. Can you give me a sign? Nancy Hall. Do something. Nancy Hall, where are you? Are you here? Hello. Nancy Hall. Can you speak? Can you do something? Can you show yourself? Nancy Hall. Nancy Hall nie jest os, zaczyna nam lecieć para. No to ty... What the... Nie przejmujemy się tym, wszystko jest w porządku. Can you give us a sign, ghost? Can you do something, please? Please don't waste our time. Nancy Hall. Nancy Hall. Nancy Hall. No nie jest skłonna, zdecydowanie nie jest skłonna. IMF, DOTSa nie będzie, orbów nie będzie. Spiritboxa no teoretycznie nie ma. Where are you? Are you close? Are you friendly? How old are you? Are you here? How old are you? Do you like kiełbasa śląska? Or maybe kiełbasa toruńska? Hello, ghost. What? IMF, 2, 3. Rzut, czyli 3. Które drzwi? Które drzwi on dotknął? Ja nie wiem, które on dotknął. To brzmiało jak... To było tutaj. No i znowu mamy problem z trzecim dowodem. In stopni, stałe. Spirit Boxa nie ma, freezingu na razie nie ma. Ta temperatura jeszcze się cały czas obniża. Się i czym rzuciłeś? A, pewnie tym obrazkiem, tak?
IMF3 znowu. Are you here? Are you close? Where are you? How old are you? Tam coś odwala. Nancy Hall, give us a sign. No i widzicie, 8:30. Te drzwi dotknął. Bardzo dużo odczytów już mieliśmy. Było to raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Udzielimy w cztery pewnie. Tak. No i tego IMF5 nie mieliśmy. Co to będzie? Freezing? Czy on się wyniósł stąd? Nie, temperatura idzie tu w dół. IMF2. Are you here? Are you close? Are you friendly? Where are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? Nancy Hall, where are you? How old are you, Nancy? I to będzie pewnie freezing. Ja to czuję, że to będzie freezing i to będzie demon. Demon, który jednak swojego ability nie używa, bo mamy pewnie, myślę, w okolicy 80% sanity. Myślę, możemy to sprawdzić. 80 z hakiem. Ten spadek sanity na amatorze też jest dużo niższy. Łe, 93. Także cały czas staram się być w świetle. Widzicie, żeby doprowadzić do Hunta, akurat mamy demona, on mógłby teraz zahantować, ale żeby doprowadzić do Hunta na amatorze, trzeba się mocno postarać. Ja mam cały czas zapalone światła. Moje sanity praktycznie nie spada. 90% duchów, czy nawet więcej niż 90%, hantuje od ilu? Od 50%. To musimy zrobić, żeby do tych 50% doprowadzić. No to już trzeba się troszeczkę wykazać, prawda? No dobra, to znowu troszeczkę niżej, 3 stopnie gdzieś mniej więcej. Oj, where are you? Znowu nie ma IMF5. Tych odczytów było już naprawdę sporo. Are you here? Are you close? Are you my grandma? Are you my mom? Nancy, do you wanna be my mom? Mommy, talk to me, please, please. Nie za bardzo. No i co, musimy, widzicie, musimy wykazać się cierpliwością, tak? Chcemy, tu mamy szansę, by dostać tutaj pełne 3 dowody. Jesteśmy totalnie bezpieczni, to będzie freezing, to będzie demon. Widzimy, ta temperatura już dobija do zera. Jeszcze sobie z nami zrobi troszeczkę dowcipów, pójdzie w górę i w tej chwili myślę, że już zejdzie poniżej zera. Jeszcze raz. Jeszcze raz do skutku. No, don't touch me, don't touch me, don't touch me. Okay. Don't touch me. No nie da się ukryć, że jest to upierdliwe. Można by oczywiście zostawić termometr, wrócić do vana, pójść sobie zrobić kawę i w tym czasie może ten termometr by się na freezing
ustawił, wtedy wchodzicie z pełnym sanity nadal, sprawdzacie, macie print, tak jest. Jeszcze nie zeszło poniżej zera. To za ustrojstwo, no, jest równo na zerze, no daj mi w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. Teraz zeszło poniżej zera. I mamy dowód freezingu. Chcę gadać za bardzo, bo nie wiem, czy ten ci rozpoznawanie dźwięku jest nadal popsute, raczej jest. Ale demon raczej użył swojego ability, chociaż nie wiem, ile mam sanity. Mogę już mieć, bo tam był ghost event. Już po? Powinno być. Tak. Więc mamy demona. Zobaczymy na sanity. Mieliśmy 92. Teraz mamy. No 79, czyli. Użył swojego ability, bo demon huntuje od 70? Normalnie? O Jezus, żebym nie skłamał. Wydaje mi się, że od 70. 70, a jeżeli użyje sanity, to. Jeżeli użyje sanity, powiedziałem. Jeżeli użyje swojego ability, swojej zdolności, to może huntować nawet przy 100%. Odjazd robimy stąd. Sporo czasu nam to zajęło. 14 minut, 23 sekundy. Trzeba było wykazać się po prostu cierpliwością. Pomiń szczegółowe statystyki. Zobaczmy sobie duch. Użyte umiejętności raz, czyli prawdopodobnie użył swojego zdolności do hunta po prostu przed progiem swojego sanity, od którego mógł. Także tyle, jeśli chodzi o ten szybki amatora tak naprawdę. Zrobimy sobie jeszcze rundkę, może dwie, z całym wyposażeniem. Ja to wszystko teraz pododaję i widzimy się za moment w grze, w lobby, nie wiem w sumie gdzie. Widzimy się za moment. Dobrze, jesteśmy znowu na tanglu. Załadowałem trochę więcej sprzętu, więc będziemy mogli podziałać troszeczkę w większym zakresie. Shelly Everly, no dobrze, dobrze, Shelly. Kadzidło, zdarzenie paranormalne, czujnik ruchu. Tym razem będziemy mogli zrealizować już wszystko, o ile duch będzie współpracował, ale startujemy klasycznie. Termometr, EMF i latarka. Hopsa, hopsa. I znowu, tutaj tak naprawdę, chwila, moment, powinniśmy gdzieś coś usłyszeć. Bardzo proszę, czy to było tutaj? Gdzieś coś było rzucone. Okidoki, hello. Widzicie? Dlatego nie warto używać jakichś parabolików, chodzić ze spiritboxem i pytać z kamerą. Na tak małej mapie jak Tanglewood wystarczy wejść, pozapalać sobie światła, na spokojnie być cierpliwym i posłuchać, dobrze posłuchać, mieć dobre słuchawki i posłuchać, w którym miejscu, z której strony duch będzie chciał jakieś interakcje robić. Walicie wtedy z EMF-em, z termometrem od razu. Mamy to załatwione. Warto też sobie fajnie ustawić loadout, tak? Żebyście, na przykład ja mam tutaj cztery sound sensory, kompletnie bez sensu, ich można w ogóle nie używać. Ja mam no dwa statywy, dwie kamery, czasami mogą się przydać. Oczywiście te evidence itemy. Mogłaby być jedna UV-ka, koniecznie dwa pisma, dwa docy też się mogą przydać. Trzy sole się mogą przydać do zdjęć. Świeczki spoko też do zdjęć. Dwa czujniki, nie cztery chyba mogą być maksymalnie, wystarczą w zupełności. Także warto sobie dodać odpowiednią ilość każdego sprzętu, żeby później w przypadku śmierci nie stracić bez sensu jakiegoś zbyt dużej ilości funduszy, tak, które zbieracie, o które tak bardzo zabiegacie, żeby je uzyskać. Na początku jest to na pewno wyzwanie. Idziemy, eksplorujemy. Dalej, zobaczcie, ja mam tu wszędzie pozapalane światło, więc moje sanity jest bardzo, bardzo bezpieczne. Początek sobie zgasimy tu światło. Warto też wiedzieć, że cała ten sekwencja tych pokoi tutaj, czyli ta sypialnia, ta łazienka i
ten schoweczek tutaj to jest jedno pomieszczenie. Jeżeli duch obniży temperaturę tutaj, to obniży też w tamtych. I będąc tu, może zahantować też z tamtych rewirów. Więc orby też mogą pojawić się gdzieś. Nie, to tylko moje odbicie. I orbów tu chyba nie ma. Dobra. UV-ka. Zobaczmy, czy coś tu dotykał. Znaczy w jachni widu, ni słychu. Na oknach też nie. Więc rzucam ją sobie tu, wezmę sobie to, wezmę sobie Spitzbox. Where are you? Are you here? Are you close? Where are you? Are you here? Are you close? Are you friend? Taken away. Mamy Spitzboxa. Well done. Widzicie, ja troszeczkę sobie tutaj pochodziłem, żeby tego Spirit Boxa jak najlepszy zasięg tutaj sobie złapać, trochę tu, trochę tu. Wtedy mamy większe szanse na jego uzyskanie. Więc mamy Spirit Boxa, nie widziałem orbów, teoretycznie można je wykreślić. No i idziemy po resztę. Chyba mieliśmy tam czujnik ruchu, tak mi się wydaje. Ale na razie... Skupmy się na dowodach. Mamy minutę 30. No też trochę znowu przegadałem ten czas, w którym duch nas nie może hantować. Nasz czas bezpieczeństwa. Dwie książki. Jedną tu, nawet jedną można dać tutaj. O. Dlatego rozstawiłem w powietrzu. Możemy go sobie ustawić w sumie tak. Dać doca tutaj. Hop, klikamy. Nice. Coś tu już, jakaś para z ust leci. Mamy poniżej 5, bardzo ładnie. Specjalnie ten duch aktywny nie jest. Szczególnie kiedy... no znowu taki tip. Czemu ja gaszę światło? Ja często o tym zapominam, jak gram solo. Zresztą na pewno ci, którzy oglądają moje odcinki dosyć regularnie, to wiedzą. Okej. To było niespodziewane. Czyżby u coś? Chyba tym klockiem rzucił. Czy ten klocek jest tam? Tak mi się wydaje. Wywalił nam też korki. Więc wiemy, że to nie Jinjin już i tak wykluczony przez Spirit Boxa. Ghost Writing. Spirit Poltermoroi Dio. Odpalamy te korki. I możemy zobaczyć teraz jedną zasadniczą kwestię. Jeżeli to jest Moroi, okej. Gerów nie widać. Jeżeli to jest Moroi o zera, to moje sanity możliwe, że jest dość mocno nadszarpnięte, bo ten Spirit Box otrzymaliśmy na początku 80%. Kiedy ja straciłem 20% sanity, to może być Moroi. A Moroi ma freezing, więc jest duże prawdopodobieństwo, że to Moroi. Weźmy sobie jedną sól. Ja wziąłem aparat, ok. Zobaczymy, jak, czy to sanity będzie dalej nam spadało. Myślę, że to jest na 90% Moroi. Możemy zrobić. Wiecie, nie mieliśmy Ghost Eventów, więc niejako jesteśmy cały czas w świetle. Mamy drugi Ghost Writing. Możemy zrobić dwa zdjęcia. One. Tu. Możemy też zrobić zdjęcie. 3, 3, 3. Bardzo ładnie. Zdjęcie drzwi. Zobaczmy, jak teraz nasze sanity. Teoretycznie nie powinno się dużo zmienić. 82-3% mieliśmy. Mamy nagle 77. Sanity spada nam bardzo, bardzo szybko.
Więc coś jest nie tak. Znowu korki. Więc najpierw idziemy odpalić korki. W przypadku Morea też nie musimy się specjalnie martwić. Huntuje od 50% sanity. Mamy jeszcze ten bufor 27%. Ale trzeba być czujnym, bo chwila nieuwagi. I możemy być w tarapatach. Ustawimy czujnik. Fuck! Fuck! Dobra, chyba mnie nie złapał. Tak mi się wydaje, że mnie nie złapał. Ale sanity spadło nam znowu o 5%. Czyli nie złapał mnie, bo gdyby to Ghost Event nas dotknął, stracilibyśmy więcej. Ale cały czas to sanity nam dropi. Więc możemy sobie... bardzo łatwo zauważyć, że coś jest nie tak. Widzieliście, ile tu mamy? No już minął ten czas. Ile możemy mieć w tej grze czasu? Jesteśmy tu może z 7-8 minut w maksie. W poprzednich grach, grając praktycznie tak samo, nasze sanity cały czas było na 90%. Teraz mamy 71, więc to już jest dla nas informacja, że coś musi być nie ten teges. To mógłby być też Polter, który rzucił, wykonał swoje ability z mocnym rzutem i jednocześnie byliśmy w pobliżu, obniżył nam sanity, ale przede wszystkim nie było takiej sytuacji, to raz, a dwa, to sanity nie spadałoby nam, nie byłoby cały czas z takiego spadku, tylko jednorazowo by nam zabrał, nie? Także prawdopodobnie jest to Moroi, jeżeli ktoś nie wie, klątwę Moroja można tylko i wyłącznie zniwelować poprzez wzięcie sanity pillsów. Co my tu jeszcze potrzebujemy? Możemy wziąć krucyfiks znowu. Grajmy bezpiecznie, tak? Dlaczego mamy ginąć? Nawet jeżeli będzie chciał nas zahantować, mamy krucyfiks. Chociaż tutaj akurat, jeśli chodzi o ten pokój, proponuję sobie rozstawić krucyfiks tutaj, żeby on objął nam też wyjście. I drugi krucyfiks położyć mniej więcej tutaj, nie? Zapalmy sobie tutaj światełko. Jedną sól. Drugą sól. Mamy Dirty Water. Dwa zdjęcia myślę, że siądą. Raz. Dwa. I smore akcja. Interakcja, brudna woda. GG's. Sprawdzimy temperaturę. Mamy gruby freezing. Więc mamy turbo dowód na to, że to jest Moroi. Daje nam parę zdjęć tak naprawdę do... Ja zrobiłem tą drugą książkę. Tak, robiłem pismo interakcji. Kurczę, a teraz które zdjęcie? Robiłem to przy łóżku, tego nie robiłem, prawda? Tak, i tego też nie robiłem. Raz. I dwa. Mamy wszystkie zdjęcia na... No. Oh, babik. No i zobaczmy, jak nasze sanity. 65%, znowu spadło nam o prawie 10%. Także tutaj niestety znaczy i tak wiedzieliśmy, że to more. Możemy wziąć sobie sanity medication. Nie dość, że nasze sanity nie będzie już spadało poprzez klątwę, to jeszcze nam uzupełni. No i tak powinno się grać na początku. Wy macie dostęp do tego sanity i pilnujecie go, żeby ono nie spadło poniżej powiedzmy tych 80-70%. Oczywiście, że są duchy, które mogą nas zahantować powyżej 50, czyli na przykład Yoka, jak będziecie gadali w jego otoczeniu, Raichu, jeżeli macie elektronikę obok niego, Tej od 75 hantuje, kto jeszcze hantuje szybciej, Demon oczywiście od 100 nawet może, wszystko powiedziałem, Onryo, jeśli zgasi trzy świeczki, to też może was zahantować nawet przy 100? Tak, jeżeli zgasi przy 3 świeczki, nie wiem, czy teraz głupoty nie mówię, do zweryfikowania, ale 3 kolejne świeczki, gasi Onryo i wtedy może nas zahantować. Zostało nam oczyszczenie kadzidłem. Zrobimy to sobie tak, tu zaczniemy, tu przejdziemy. Czy już nam zaliczyło? I jeszcze nam nie zaliczyło? What the fuck? Czemu nam nie zaliczyło? Nie objęło ducha? Tu jest. Teraz oczyściło, nice. No i ostatnie, co nam zostało, to znalezienie kości. Więc możemy sobie wziąć latarkę.
No i poszukać kości, wtedy będziemy mieli perfect game. Zarobimy najwięcej środków na dalsze śledztwa. Hop. Bo smadżu i tak Moroj nas nie zachętuje. Agresor. Agresor mu się włączył. Nie zahantuje nas przez tamte, powiedzmy, półtorej minuty. Zresztą wzięliśmy Sanity Medication, mamy duże, wysokie Sanity, jesteśmy bezpieczni. Możemy sobie spokojnie połazić. Na Tanglewoodzie akurat znalezienie kości to nie jest jakiś większy problem. Mamy ją, proszę bardzo. Easy peasy. Chociaż to śledztwo oczywiście było już dłuższe, pewnie spędziliśmy tu 15 minut, przynajmniej około 15 minut. No ale zrobiliśmy wszystkie obiektywy, no i nasza wypłata będzie pewnie razy dwa, tak? Mamy wszystko, mamy ducha, mamy wszystkie obiektywy, mamy zdjęcia wszystkie na 3 gwiazdki. Pamiętajcie, jak wam nie wyjdzie, możecie zdjęcie usunąć. To jest nowość, która się pojawiła w ostatnim mini-update'cie. I zarabiamy tutaj no, $490. W zasadzie, no oczywiście to nie jest turbo zarobek, ten który widzicie zazwyczaj u mnie na odcinkach, gdzie zarabiam po 2000, na przykład 3000, ale tak budujecie się, uczycie się, tak, więc 490 to już są środki na to, żeby kupić parę rzeczy w sklepie, żeby kupić, pamiętajcie, żeby sobie najpierw zaopatrzyć się w jakieś smarze w razie czego, sanity pilsy, to są takie defensywa przede wszystkim, krucyfiksy, smadże, sanity pilsy, no i później zapałki i tak dalej, nie? No i lecimy dalej. Ewentualnie aparat, żeby robić zdjęcia, bo to też zawsze jest plusik, ale aparat zostawiłbym po defensywie, czyli najpierw defensywa, czyli krucyfiks, smadż, zapałki, sanity medication, a później ewentualnie aparat, bo zdjęcia są mniej wartościowe w tej chwili niż przeżycie misji. Ostatnie podejście sobie zróbmy, pójdźmy na tam, bądźmy konsekwentni, bo jednak większość osób zaczyna na Tanglewoodzie. Dla większości osób Tanglewood jest tym punktem startowym, na którym spędzają najwięcej czasu. No i też ja uważam, że powinno się spędzić tu jak najwięcej czasu, jak najlepiej poznać tą mapę, później przenieść się na drugą. Nie wiem, co się odblokowuje jako drugie. Podejrzewam, że może to być albo Edgefield, albo Willow, ewentualnie Ridgeview. Tak mi się wydaje. Możecie mnie poprawić w komentarzach. Jeśli pamiętacie, i też znowu poznać drugą lokację, poznać każdy kąt, każdy hiding spot, nauczyć się tego i wtedy eksplorować dalej. Bo jeżeli będziecie wchodzić na mapy, których nie znacie, to jesteście zgubieni, będziecie ginąć bardzo często. Jak zawsze zaczynamy z tym samym. Mamy Lindę, mamy paranormalne zdarzenie, ucieczkę podczas polowania. I tu będziemy musieli już doprowadzić do Hunta i mikrofon paraboliczny. A skoro będziemy musieli doprowadzić do polowania, to też pokażę wam, jak to zrobić bezpiecznie. Na początku skupiamy się na duchu i na wszystkim innym, tak jak robiliśmy to dotychczas. Razem cisza. Chyba, że... Zazwyczaj, gdy przez dłuższy czas cisza jest na górze, faktycznie duch tu nic nie robi, to jest duże prawdopodobieństwo, że znajduje się w piwnicy. Ale też zobaczcie, ja co zrobiłem? Wszedłem, pozapalałem sobie wszędzie światła, mam EMF-a, jestem totalnie bezpieczny, moje sanity nie spada, mam ten czas jeszcze bezpieczeństwa. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby gdzieś tam tych korków też nie przeciążyć. No nie wiem, gdzie on tutaj się zapodział ten duch. Jeżeli wejdziecie tutaj do piwnicy, zobaczcie. Każdy przedmiot ma swoje miejsce, tu są trzy szpraje, tu jest pędzel, tu jest młotek, tu jest piła. Jeżeli zobaczycie cokolwiek leżące na ziemi, to wiecie, że duch coś tutaj nabroił.
To jest kolejny aspekt. Musicie wiedzieć mniej więcej na początku chociaż, co gdzie leży, że tu jest talerzyk z łyżeczką, że na podłodze na przykład nic tu nie leży, tak? Że nic tutaj nie leży, że są przestrzenie, nic na kuchence nie powinno być. Jeżeli widzicie, wchodzicie do kuchni, widzicie, o, a czemu tu leży talerz? To już od razu macie informację. Okej, coś tu się wydarzyło, co się wydarzyć nie powinno. No tym razem mamy trudniej. Tu mamy kość, ja sobie zostawię tą kość. Okidoki. No i widzicie, znowu cierpliwość popłaciła. Czyżby? Te drzwi. Więc dropnę sobie to szybko, wszystko na razie. Pójdę po UV-kę. Te fingery, jeżeli są, przez jakiś czas się tam utrzymają. Bierzemy szybko UV-kę, biorę kamerę, biorę pismo. Biorę pismo. Żeby też zyskać na czasie, nie? Bo nie wiemy, kiedy znowu nam dotknie drzwi. Włączył prysznic. Mamy fingerprints, moi kochani. GG's. Mamy fingery, znowu dotyka. Tu dotyka, tam dotyka. Dobra, uspokój się. Prawdopodobnie Goldstone to łazienka. Tutaj 22 stopnie. Wchodzimy tutaj, zobaczcie, od razu temperatura leci poniżej 20, więc prawdopodobnie to tutaj stawiamy sobie książkę. What? Czym on rzucił? On czymś rzucił? Książką, tą. Nie tą. On też nie. Może jakimś tutaj. Jakąś straj taśmą w środku? Kurgowie. Dobra. To mamy, to mamy, to mamy. Trzeba tu jakoś tą kamerę postawić. Akurat łazienka. No właśnie. Nie jest zbyt dobrym miejscem. Fingery cały czas się pojawiają. Też gdzieś tutaj drzwi dotykał. No więc dot. Finger zaznaczyłem? Nie zaznaczyłem. Pyk. Orbów nie widziałem. Jest duża doza prawdopodobieństwa, że tych orbów nie ma. Znowu dotknął drzwi. Weźmiemy i jeszcze jedną książkę. Zwiększmy sobie prawdopodobieństwo. Weźmy dwa docy. Zaraz przyjdziemy po aparat. Po aparat i po spiritboxa. Można położyć jedną książkę na przykład tutaj, zobaczcie. Ona obejmuje i tak całą łazienkę i tutaj jest dużo, dużo większe prawdopodobieństwo, że duch wejdzie z nią w interakcję. I możemy sobie tu zrobić jakąś siateczkę z doca. Tak, tu możemy? Możemy. O. Jak to wygląda? Wygląda to kulturalnie. Wyłączone mamy korki, gin odpada. Jeśli ktoś nie wie, gin nigdy nie wyłączy korków. Warto pamiętać. I nie tu. U góry. Upsa. No i dobra, wracamy jeszcze raz. Tych kurców też czasami trzeba zrobić sporo. No ale na Tanglu to nie jest problem, nie? Tu mamy blisko. Te odległości nie są duże. To weźmiemy, możemy zerknąć. Czy może jakiś dot się pojawi? Sanity wysokie. Czas... przygotowania już nam się skończył. Póki co doca nie widać. Może go nie ma, a może jeszcze się nam kitra. Fajnie też poprawili tego doca tieru pierwszego. On, zobaczcie, ładną ścianę. Teraz jest dwóch doców, jest bardzo ładnie. Bardzo ładnie można stworzyć taką ścianę docową. No dobra, nie będziemy tu sterczeć. Co my tu mamy? Phantom, Banshee, Polter, Demon, Hantu, Gorio, Mimic, Obake, Mailing.
Weźmiemy sobie krucyfiksa. Dlaczego nie? Może to być demon. Wiemy, że może to być demon. Więc niech ten krucyfiks nas tam ewentualnie broni. Parabolik paranormalny, ucieczka podczas polowania. To weźmiemy para. O. Nie weźmiemy. I gdzie warto sobie krucyfiks ustawiać? Ja zawsze sobie stawiam go tak, żeby obejmował mi trasę ucieczki, jeżeli stawiam jeden. Czyli wiem, że stąd będę raczej uciekał w tamtym kierunku, więc on sobie tu może leżeć. Ja mogę sobie zobaczyć, tu nic nie ma. Temperatura 4 stopnie. How old are you? Immediately. Alter Phantom Mimic. Tymże. No orbów to ja tu nie widzę. Orbów to ja tutaj nie widzę. Więc to raczej mimik nie jest. Znowu, dla osób, które są totalnie nowe, mimik to jest taki duszek, który... Skupmy się, naświetlmy to. Odciski, nice. Jeszcze. Jeszcze mamy, tu nie mamy. Mimik to jest taki skurczybyk, który poza trzema dowodami, czyli freezingiem, odciskami i spirit boxem, ma również orby. Orby nie są jego dowodem, orby są jego zdolnością. Gdzie ty tutaj mrugasz? Co ty tu szukasz? Dobra. Czyli na 99%. Dobra, znowu odciski. Naświetlmy. Raz. I dwa. Interakcja, odciski palców tym razem. Zadzwonił telefonem. Kolejne zdjęcie. Trzy gwiazdeczki. Pięknie. A to nie, ta książka tutaj była. Jeśli to jest Phantom, to będziemy mieli Dotsa, dobrze pamiętam, tak? I pismo na Voltera. Na mimika byłby Freezing. Tak, na mimika byłby Freezing, ale tego Freezingu nie powinniśmy dostać przynajmniej. Raczej będzie to Dots lub będzie to pismo. W międzyczasie. Okej. Naświetlmy. Raz. A jeszcze raz naświetlę. Nie pamiętam, czy to jest pierwsza interakcja, czy fingery. Odciski na 3, interakcja na 3. Tak, najpierw fingery, później interakcja. I mogłem po prostu strzelić pierwsze i drugie już nie naświetlać. Też bardzo istotne. Kość. Możemy znaleźć kość. Gdzieś tutaj jest kość. W międzyczasie też możemy poszukać sobie curse itemu. Curse item będzie nam bardzo pomocny tym razem. Ponieważ... A, tutaj już ja ją wcześniej znalazłem. Zdjęcie. Zostały nam trzy foty. Do czego będzie nam pomocny curse item? Do wywołania hand. Przeładowałem. Było słychać, jak wszystkie światełka padły. Mamy voodoo doll. Oczywiście po to. Mamy to. To już mi raczej potrzebne nie będzie. Oj, zablokowałem się o kaloryfer. Niesamowite, nie? Leczka pudu nie ogarnia. No i potrzebujemy ten dowód ostatni. Potrzebujemy dwa zdjęcia. Jeszcze co tam były za parabolik paranormalny? Leczka, dobra, parabolik. Możemy wziąć sól. Dwa zdjęcia nam się zrobią.
Parabolik. Ucieczka podczas polowania. No to smacz, prawda? Smacz na pewno dla własnego bezpieczeństwa. Tyle, że wciąż brakuje nam dowodu. Parabolik możemy z dystansu troszeczkę, wtedy obejmie nam szerszy kąt. Lepszy kąt znajdziemy. Wszedł w sól duch. Tego pisma nie mamy. Ja bym jeszcze sprawdził jedną rzecz. Wait. To już rozsypałem. Ja bym jeszcze sprawdził ten reading. No nie ma go. Nie ma go zdecydowanie. Może dotsy będą? Może je zobaczymy? Słyszeliśmy skrzypnięcie, ale to był totalnie ambient sound, czyli dźwięk otoczenia. Takich dźwięków jest sporo. To jest wykrycie paranormalnego dźwięku przy pomocy mikrofonu parabolicznego. I to był dźwięk ducha. No i co? No i albo czekamy na Dotsa, możemy czekać tutaj, możemy udać się do Vana i z pozycji Vana czekać. No i to jest walka troszeczkę tutaj teraz z wiatrakami, bo i pismo, i Dots czasami potrafią sporo problemów sprawić. Jednak mimo wszystko, znowu, dla osób, które rozpoczynają, proponuję to robić sobie z Vana lub bezpiecznie przy jakimś krucyfiksie, tam tak jak ja stałem na korytarzu, ewentualnie wziąć sobie drugi krucyfiks i wtedy można sobie też działać, nie? Jakąś interakcję mieliśmy, być może książka, a być może nie. Bo tego Dotsa tak naprawdę nie widać. Oj, był. Bardzo niewyraźny, bardzo, bardzo, bardzo subtelny, ale był tutaj docik. Więc wiemy, że to jest fantom. Mamy paranormalne i ucieczka podczas polowania. Więc zrobimy sobie hunta. Nie wiem, czy będziemy na to paranormalne czekać. Może to być z tym różnie. Co nam zostało jeszcze? Dwa zdjęcia. Akurat mamy door touch. Gdzieś wywaliłem aparat. I gdzie ja go wywaliłem? Tu. Możemy sobie zrobić wait. Możemy sobie, nie? Nie, nie mogę. Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Nie rób głupot. Uwałka, uwałka, teraz uwałka. Wait. Ile? Kupmy się. Mogę zrobić zdjęcie tego. Tak, naruszona sól i naruszona sól. Tak jest. Ze zdjęciami też trzeba bardzo ostrożnie, z tym, że teraz, jeżeli byśmy się pomylili, widzicie, przy trzygwiazdkowych nie mamy tego śmietniczka tutaj, dodatkowo przy zdjęciu. Jeżeli mielibyśmy dwu- lub jednogwiazdkowe, to tu się pojawi jakiś śmietniczek, dwa zdjęcia możemy skasować. To jest bardzo spoko. Okidoki. No i co nam zostało? Zostało nam doprowadzić do hunta i potrzebujemy też starzenie paranormalne. Obniżmy sobie sanity. Zadyma. O, zgasił wodę. My tam mieliśmy? Ucieczka podczas polowania. Tylko nie czołgacz. Dobra. Babcia. Zobaczcie, jak fantoma bardzo mało widać. Pojawia się i nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Pojawia się i nie ma, nie ma, nie ma. To jest kolejny dowód na to, że to fantom.
Smacz. I mamy no półtorej minutki spokoju. Tym, że no na ten ghost event możemy znowu czekać i czekać i się nie doczekać. Ghost, show yourself. Linda Jackson, show yourself. Linda Jackson, what the fuck? Linda Jackson, show yourself. Linda Jackson, show yourself. Linda Jackson. Oj, chyba mi uderzyła w mój statyw. A się zablokował na mój walce. Linda, do something, please, show yourself. We need a paranormal activity. Ghost event, please. Ghost event. Event ghost. I tak możemy do Bożego Narodzenia. Wiemy, że to Phantom. Nie będziemy tutaj przedłużali. Oczywiście, jeżeli będziecie w takiej sytuacji, chcecie Perfect Game'a zrobić, możecie sobie wziąć Sanity Pilsy, chociaż oczywiście też im niższe Sanity, tym duchy teoretycznie powinny być bardziej skłonne do robienia Ghost Eventów, ale możecie na przykład go smadżować regularnie, trzymać tego smacza, mieć krucyfiksy, zabezpieczyć się po prostu w tym firtlu, żeby nie stracić całej rozgrywki, być bezpiecznym i ten Ghost Event w końcu się go doczekać. Także Phantom, tyle moi drodzy, odjazd możemy robić. I tak to wygląda mniej więcej. Tak więc sami widzieliście, że przede wszystkim temat, cierpliwość, świadomość. To są takie trzy rzeczy. Trzeba wiedzieć, jak wygląda lokacja, co się dzieje, jaki dźwięk, co oznacza. Cały czas mieć w głowie to sanity, zapalanie świateł. No i też nie łażenie na hura, nie bieganie, nie krzyczenie na początku, tylko spokój, cierpliwość znowu. Czekamy, aż duch coś zrobi, wtedy weryfikujemy jego ghost room, zbieramy dowody. Jesteście w stanie to w 100% zrobić sobie w tych 5 minutach, przynajmniej 1-2 dowody zebrać, wtedy już wiecie, czy duch jakiś jest bardziej groźny, czy mniej. I później przechodzicie do dalszej części całego śledztwa. To by było na tyle. Jeżeli byście mieli jakieś pytania, śmiało zadawajcie je w komentarzu. Ja staram się na nie odpisywać, jeżeli jest jakieś pytanie ciekawe. Jeżeli będą mi jakieś kwestie nurtujące, to być może zrobimy jakąś znowu dogrywkę w tym temacie, wstępu do gry amatora. Myślę, że poziomu średniego nie ma co omawiać, to jest po prostu takie przejście między amatorem a profesjonalistą. Profesjonalista to jest praktycznie to samo co amator, tylko bez korków, bez czasu przygotowania, więc też już to było omawiane. Był ostatnio też materiał od amatora chyba, czy tam od profesjonalisty do Nightmare'a, czy od amatora do Nightmare'a, więc to wszystko są takie naczynia połączone. Dziękuję Wam, jeśli dotrwaliście do końca, życzę Wam powodzenia w Waszych śledztwach, w waszym początku Phasmo. Chciałbym być na waszym miejscu, przysięgam, żebym chciał wejść do tej gry i nie wiedzieć, o co w niej chodzi. To było świetne uczucie, pamiętam ile razy się denerwowałem, jak umierałem i jak mnie to ciekawiło, dlaczego umarłem, co źle zrobiłem. Chciałbym po prostu to jeszcze raz móc poczuć, no ale tak jak kiedyś powiedziałem, pierwszy raz w daną grę można zagrać tylko raz w życiu. Ja już w Phasmophobie pierwszy swój raz zagrałem. Dziękuję serdecznie za uwagę, trzymajcie się ciepło. Udanego weekendu i do usłyszenia.